Okej, okay. Artur Bilewski. Jestem autorem wystawy pod tytułem Wraki i podwodna impresja. Skąd wzięła się pasja nurkowania? Pasja nurkowania praktycznie tkwiła we mnie od dzieciństwa. Interesowałem się nurkowaniem od kiedy tylko pamiętam. Myślę, że pierwszą taką inspiracją to na pewno były filmy Jacques'a Cousteau. I pamiętam, że jako dziecko praktycznie oglądałem każdy odcinek. I to tak głęboko zadziałało na moją wyobraźnię, że myślę, że to właśnie przerodziło się w tą pasję nurkową, którą dzisiaj sobie pielęgnuję. Miejsca, w których byłem praktycznie, ja nigdy nie staram się rozgraniczać miejsc na takie, które są ciekawe, mniej ciekawe, które są bardziej atrakcyjne, mniej atrakcyjne. Każde z miejsc, w których byłem, jest dla mnie na swój sposób atrakcyjne. Bez względu na to, czy to było morze w Chorwacji, czy to jest Morze Czerwone w Egipcie, czy jest to Adriatyk, czy jest to Atlantyk. Jest mi generalnie wszystko jedno. W każdym z tych miejsc odnajduję coś, co mnie interesuje, coś, co chciałbym zamknąć w kadrze, coś, co chciałbym pokazać, czym chciałbym się podzielić, co dla mnie staje się w pewnym momencie pewnym takim środkiem wyrazu. I to myślę, że głównie mnie interesuje. I myślę, że nawet w jeziorach, takich, które pozornie wydawałoby się nie przedstawiają sobą nic interesującego, także można znaleźć coś ciekawego. Pamiętam kiedyś taką wyprawę nad jezioro, zupełnie nie przypuszczałem, że to będzie jezioro, które może na mnie zrobić jakiekolwiek wrażenie. Okazało się, że wykonałem tam jedno z moich niezapomnianych nurkowań, zrobiłem świetne zdjęcia, okazało się, że wyjątkowo woda okazała się tam bardzo fajna. Tak więc potwierdza to tylko pewną regułę, że te akweny, które wydają się czasami mało atrakcyjne, stają się bardzo atrakcyjne, a te, które pozornie uznawane są często za super atrakcyjne, są mało atrakcyjne. Myślę, że na tych zdjęciach tutaj, które chciałbym przedstawić mogileńskiej publiczności, zamknąłem pewien etap w mojej pasji fotografowania, która przedstawia w zasadzie takie elementy, które myślę, że w pewien sposób zadziałają do wyobraźni. Jest to pewien kształt zamknięty w kadrze i ten kształt ma zadziałać na wyobraźnię, ale myślę, że najlepszym sposobem na to, żeby coś ciekawego z tego wynieść dla siebie, będzie właśnie obejrzenie mojej wystawy.